Ach, ostatni rzut oka na Cytadelę. W zasadzie już opuszczamy to miejsce, jednak najpierw małe nowinki. Ulepszyłem nieco szaty Jal Shay, dając jakąś modyfikację, nie pamiętam jej nazwy. W każdym razie mam mały bonus do odporności przeciwko energii. Był także dostępny, mam bardzo mało tych komponentów. Mogłem także mieć modyfikację, która zwiększała moją odporność na wszelkie rodzaje obrażeń siecznych, kutych oraz obuchowych bodaj. Jednak moc, którą posiadam, ta bariera mocy w zupełności mi wystarcza. Jeszcze co? A tak, zmodyfikowałem lekko blaster Atona. Nie będzie teraz Aton, w ogóle nie będzie teraz nam użyteczny, nie będziemy go używać. O czym dowiecie się za chwilę. Jednak teraz mamy spowolnienie bodaj. Tak, tutaj jest 25% szansa na spowolnienie. Nie, żeby to było jakieś istotne, jednak miałem gdzieś, falał mi się ten. Co to było? Luneta. Luneta walała się, zatem przypiąłem do tego bastera. Kreia także dostała komórkę rozładowania sonicznego, która dodaje nam obrażenia soniczne, jednak modyfikuje nam nieco atak. Minus 1. Jednak, Kreia sobie poradzi. Także cały czas zapominam jej dodać jakiś, nie wiem, na przykład grat ciosów. Pomyślimy o tym później. Zatem, wyjemy stąd. Czemu nie mogę nam dać tego osobiście? A, zresztą. Tak, to mamy teraz pierwszą część do naszego miecza świetlnego, którego skonstruujemy w przyszłości. Analogicznie co do Jedi dostają tę część od razu po ukończeniu zadań u Itorian. Daje nam chyba od razu Chodo. To jest dosyć dziwne, czemu Janna nie dała osobiście, jednak wszystko jedno. To jest nasza piękna. Cały czas mówię na to wyrzutnia i nie wiem czemu, to jest jakieś skrzywienie. To jest wahadłowiec. Jak cały czas mówię wyrzutnia. Tak jest. Teraz on powinien powiedzieć, ten admirał powiedzieć coś w rodzaju "Bęszczycić mi kibla na statku". Ora, TSF. Kolejne przyjemne lądowanie. Ciekawe, jak w ogóle wydostaliśmy się z tego statku. Cześć, diable. Jestem w piekle. Okej, czyli spotkaliśmy diabła z gadającą, znaczy z piszczącą piłką. Okej.
powiedzmy, żeby zrobiło mu się miło, że pamiętamy go. Myśla nie mnie zabija. Rany. Dobra, nie wymądrzę się, miałem to powiedzieć. O, z pewnością. Zwiedzę Talos, wiesz, takie tam. Okej. Szukamy statku. Żyjemy, zawsze. Właściwie to i tak nie tłumaczy tego, że zaatakowała nas korporacja, której przez ostatnie kilka godzin pomagaliśmy. No cóż, trudno. Okej, mamy nową postać w drużynie. Beodur. Jakoś tak. Na początek może... przyłączmy Atona. Chcę zobaczyć... Mam nadzieję, że będę mógł zmieniać drużynę, jednak... Kurczę. Dobra. Dodaj kraju. Tak jest. Teraz powiedzcie mi, że mogę zmieniać. Pięknie. Tak, to wszystko, co chcę zrobić, to po prostu dać Beodurowi... Oh, come on. Dać Beodurowi pancerz Atona. Tak jest. Okej, koniec zabawy. Nie. Czemu mi zawsze się plącze? Już? Happy? Ach, dwukrotne kliknięcie powinno oznaczać zatwierdzenie. W każdym razie to jest nasza nowa postać, Beodur. Nie będę wymawiać po angielsku, bo to jakoś i tak mało różnicy, jakoś Beodur. Jakoś coś w tym głosie, zatem... Beodur także dobrze brzmi. To jest postać, z którą wiąże się nasza przeszłość. Mianowicie Beodur, jak sam mówi, był technikiem i walczył z Mandalorianami pod naszymi rozkazami. Także Beodurowi, co ciekawe, towarzyszy jego zdalny robot, nazwany zresztą Remote, a w spolszczeniu był całkiem zgrabnie nazwany Zdalniakiem, co mi się podobało. Okej. Niestety Beodur jest technikiem i nie za dobrze zna się na walce. W zasadzie chyba zna się dobrze na walce wręcz, co mi się zdawało. Tak, to jest jego atak. Jego specjalną umiejętnością jest właśnie ten łamacz tarcz, który pozwala nam na przebijanie się przez pola siłowe, tak jak na przykład wkurzały nas na Paragusie, oraz co ciekawe... Nie chcę tego, chcę to. Oraz co ciekawe, może także włączać tarcze przeciwników, co czyni z Beodura całkiem przyjemną postać. Niestety, jak widzicie, Beodur ma zero zręczności i nie wiem w zasadzie, czy warto mu zacząć na tym u niego pracować. Bardziej gdyby w przyszłości chciał coś mu dawać, to właśnie podwyższyłby mu budowę ciała, by po prostu zainstalować jakiś implant.
Spadaj z tym. Okej. Teraz zobaczmy. Tak jak widzicie, to tylko walka bez żadnej, bez żadnego typu broni. I także ten atak odrzuceniowy. Od repuls. No coś takiego, coś odrzutowa atak raczej nie, ale jednak coś na podobie. W zasadzie nie pamiętam, nie za bardzo używałem Baodura do celów takich jak walka, bardziej jak, jeśli już zdarzało mi się coś naprawić, coś w tym guście, to właśnie brałem go tymczasowo do drużyny. Myślę, że to będzie dobry wybór. W zasadzie biorę go, daję mu to skradanie tylko i wyłącznie ze względu na kilka lokacji z polami minowymi oraz przeciwnikami, którzy, jak wy sami wiecie, zwabiają naszych. Przez co... Okej. Przez co nasza waleczna drużyna często ulega od razu całkowitej dekapitacji oraz zniszczeniu. I powiedziałem to już zupełnie bez sensu. Who cares? Także widzimy ten fragment tego pola siłowego, które chroni przed zabójczą atmosferą Taris. Niestety nie razi nas piórnami i jest nieco mało klimatyczne. A także, co ciekawe, jego komputerek także będzie nas wspomagać podczas walki. Okazyjnie ta mała sonda w zasadzie będzie nas wspomagać lekkim ogniem z blastera, jakieś 3-4 punkty chyba obrażeń energetycznych. Nie było nic wielkiego nigdy. Jak mówi nam Baodur, najemnicy pozostawili ze sobą takie właśnie skrytki. Dwie, które będziemy odzyskiwać. I sprawdźmy pierwszą. No, po raz kolejny gra wylosowała mi coś, no, w zasadzie o czym nie mam pojęcia. Wojenna kusza. Chyba jest nieco lepsza od tej kuszy zwyczajnej. O ile miałem już zwyczajną, chyba tak. Albo jest taka sama, jednak różni się tym, że można ją ulepszać. Nie. Okej, i nasi pierwsi zwierzęcy przeciwnicy w grze. Kanoki. Jak dotąd mieliśmy do czynienia tylko i wyłącznie z droidami. Zresztą jakaś mała odmiana. Kanoki są zwierzętami, które zostały przewiedzione przez Itorian w celu wyrównania ekosystemu Telos. Jednak, jak chyba dowiadujemy się później, kanoki są tak agresywne, że zjadły wszystko. Zjadły wszystkie inne gatunki zwierząt, a przez co idzie w zasadzie nie pomogły w wyrównowaniu tego ekosystemu Telos. Może nie tutaj, jednak czasem z kanoków można zebrać... Chyba nie tutaj. Czasem z kanoków można było zebrać granaty, jednak chyba to nie ta lokacja. No w każdym razie nie są... O, jest jednak. Granat? A, tarcza, miło. W zasadzie już w tym punkcie tarcze te zwyczajne, które mieliśmy, okazują się bardzo mało przydatne. I bardzo szybko nam schodzą przeciwnicy tutaj.